proszę, przedstaw się. Dzień dobry, ja nazywam się Tomasz Krytek i jestem product managerem serwisu Uczestnicy.pl. Czym właściwie jest serwis Uczestnicy? Serwis Uczestnicy.pl jest to narzędzie dla organizatorów, którzy chcą w łatwy sposób zautomatyzować procesy rejestracji oraz pobierania opłat na wydarzenia od uczestników. Okej, a jak to właściwie działa? Organizator loguje się na naszą stronę, zakłada profil organizatora, po czym tworzy formularz rejestracyjny, który następnie może udostępnić na przykład na Facebooku albo na swojej stronie internetowej, gdzie praktycznie nie widać, że jest to robione przez serwis Uczestnicy.pl. A jak docieracie do użytkowników? Kto jest właściwie waszym klientem? Naszymi klientami są głównie osoby organizujące szkolenia, jakieś koncerty czy też konferencje. W tej chwili jest to nasza grupa, główna grupa odbiorców. A jak do nich docieracie? Spotykamy się na różnych konferencjach i poprzez networking rozmawiamy z organizatorami bezpośrednio. I to jest w tej chwili najlepsza, najbardziej skuteczna metoda przekonania osób do skorzystania z serwisu Uczestnicy.pl. Jak się monetyzujecie? Na czym zarabiacie? Serwis jest, działa na zasadzie freemium. To oznacza, że darmowe wydarzenia mogą całkowicie za darmo skorzystać z naszego serwisu i z wszystkich jego funkcjonalności. Natomiast od płatnych wydarzeń pobieramy 5% oraz 99 groszy od każdej rejestracji. Takich serwisów jak wasz działa kilka na naszym rynku. Innym dofinansowanym przez PARP serwisem jest np. Evenea. Czym się różnicie od np. Evenei i innych tego typu serwisów? Na przykład od Evenei różnimy się zasadniczo tym, że środki, które wpłaca uczestnik podczas rejestracji, w naszym przypadku od razu są kierowane na konto organizatora poprzez serwis Przelewy 24. Nasza opłata natomiast zostaje potrącona niejako w locie. Natomiast w innych serwisach często jest w ten sposób, że to jest przekazywane na konto serwisu i wypłacane w ciągu kilku miesięcy. U nas dostęp do pieniędzy jest od razu. Okay, ale funkcjonalnie nie ma różnicy. Większej różnicy nie ma. A czy macie jakieś plany rozwojowe? Co chcecie zrobić w najbliższym czasie? Tak, w tej chwili postanowiliśmy zareklamować się wśród organizacji pozarządowych, ponieważ wprowadziliśmy nowy rodzaj biletów. Nazwaliśmy go biletem donacyjnym, co oznacza, że wydarzenie może być darmowe, lecz jeżeli ktoś chce przekazać jakąś darowiznę, może w łatwy sposób, tak jakby płacił za bilet po prostu, przekazać darowiznę na rzecz danego organizatora. Wiemy z doświadczenia, że na przykład Project Management Institute w Poznaniu, robiąc 10 wydarzeń rocznie, zbiera mniej więcej 4000 zł z tego tytułu wpłat. Okej, a czy tą funkcjonalność już macie, czy dopiero zamierzacie wprowadzić? Ona już jest i działa, Okay. Także każdy może z niej skorzystać. Czyli teraz tylko promujecie? Tak jest. Jakieś inne plany na przyszłość? Zdradzisz? Tak, mogę coś powiedzieć, ponieważ rozmawiałem w tej chwili z różnymi klubami i osobami organizującymi koncerty, aby spróbować robić wejściówki do klubów w formie elektronicznej. Czyli aby nie stać w kolejkach przed klubem, prawda? Żeby można było wydrukować sobie bilet, czy też pokazać go na ekranie smartfona i w ten sposób wejść do klubu znacznie szybciej. Ktoś już to ma? Nie, w tej chwili jeszcze kluby tego nie używają, natomiast w ciągu miesiąca podejrzewam, pierwsze kluby zaczną tego używać. Jest jakiś problem techniczny, żeby to do tej pory wdrożyć, czy jeszcze po prostu nikt nie wpadł na ten pomysł? W tej chwili nikt jeszcze nie wpadł na ten pomysł, ale już prowadzimy rozmowy z kilkoma osobami, które są odpowiedzialne za rejestrację i za promocję wydarzenia, różnych koncertów i są bardzo zainteresowane pomysłem. Także myślę, że coś z tego wyjdzie ciekawego. Jakieś plany ekspansji zagranicznej? Póki co zagranicznej nie, gdyż serwis nazywa się Uczestnicy.pl i musielibyśmy stworzyć nową markę. Co jest kosztowne, także jeżeli się zdecydujemy, to pewnie coś takiego zrobimy. Natomiast póki co zostajemy w Polsce. Jasne. Ostatnie pytanie. Jak zachęciłbyś do używania właśnie waszego serwisu? Jeżeli organizatorzy chcą w jakiś sposób uporać się ze stosem e-maili, które przychodzą i... Rozumiem, że był taki problem.
Wtedy... Zapewne wielu organizatorów ma ten problem. Otóż tak. Tak, dlatego powstały w ogóle uczestnicy.pl, ale o tym można w konferencji. Natomiast jeżeli organizator chce się uporać ze stosem e-maili i faktycznie usprawnić, zautomatyzować proces rejestracji, czy też pobierania opłat, to naprawdę polecam uczestników. Na pewno się przyda. Dzięki. Dziękuję bardzo.